Kiedy przychodzi okres jesienno-zimowy, zaczynacie o nie pytać. A dlaczego? Dlatego, że chcecie wprowadzić do swojej pielęgnacji, albo też chcecie korzystać z zabiegów w gabinetach, salonach kosmetycznych. I właśnie o nich dzisiaj sobie porozmawiamy, a mianowicie o kwasach. Tak, czas najwyższy zacząć serię dotyczącą właśnie tych substancji aktywnych. Dzisiaj zrobimy sobie taki pierwszy wstęp. Opowiem Wam o tym, jakie kwasy, do jakich typów skóry, ale będę skupiać się przede wszystkim na kwasach w kosmetykach, czyli takich kwasach, które są dostępne w produktach pielęgnacyjnych, niekoniecznie na zabiegach. Moi drodzy, kwasy to jest taki temat, który przewija się tak naprawdę przez cały rok, mimo tego, że wracamy do kwasów zazwyczaj w tym okresie jesienno-zimowym, jeszcze gdzieś tam na początku wiosny, a latem zdecydowanie z nich rezygnujemy. Chociaż znam takie osoby, które stosują kwasy przez cały rok, są też takie kwasy, które można stosować przez cały rok. No i właśnie dzisiaj troszeczkę Was wprowadzę w temat. Pomyślałam sobie, że najważniejsze by było, żebyśmy zaczęli w ogóle od tego, czym są kwasy, co to są za substancje, jak one działają, bo uwierzcie mi, że od kilku dobrych lat, a nawet od kilkunastu dobrych lat o kwasach mówi się coraz więcej, powstają nowe kwasy, wprowadza się kwasy do kosmetyków, a w ogóle producenci kosmetyków bardzo chętnie po nie sięgają, bo wiedzą, że i Wy też chcecie takie kosmetyki, chcecie stosować pielęgnację domową właśnie z kwasami, ale okazuje się, że wiele z Was ma z nimi problem. Dlaczego? Dlatego, że dobieracie kwasy w nieodpowiednich stężeniach, albo też nieodpowiednie dla Waszych typów skóry. Macie problem z tym, żeby w ogóle wybrać sobie kwasy i jakie z nich, które z nich będą najskuteczniejsze. Oczywiście wybierając się do salonu kosmetycznego, kiedy macie przed sobą, stoicie przed kosmetyczką, kosmetologiem, powiedzmy ekspertem w dziedzinie pielęgnacji, to on patrząc na Waszą skórę lub też robiąc analizę, badanie Waszej skóry, jest w stanie samodzielnie dobrać dla Was odpowiedni kwas. Wy, no już niestety macie z tym problem. A słuchajcie, prawda jest taka, że na półkach kosmetycznych jest coraz więcej kosmetyków z różnymi rodzajami kwasów i też piszecie mi, że momentami się w tym wszystkim gubicie, bo zaczynacie mieć problem. Okej, tutaj gdzieś kwas migdałowy, tu kwas salicylowy, tutaj kwas ferulowy, tu azelainowy i po prostu głowę macie taką, nie wiecie jak sobie z tym wszystkim poradzić, a najczęściej chcecie dopiero zacząć pielęgnację z kwasami. No i co tutaj robić? Moi drodzy, kwasy to są substancje, które mają ukierunkowane działanie i w zależności od tego, jaki jest kwas, jakie jest jego stężenie i jak dobierzemy go do naszej skóry, ale też na jaki problem chcemy działać, takie mamy kwasy. I tak naprawdę kwasy najczęściej słyszycie, że mają działanie złuszczające, czyli takie działanie, że pozbywamy się tych martwych komórek naszego naskórka i odkrywamy młode komórki naszego naskórka, przez co też, dzięki czemu też skóra wygląda na bardziej rozjaśnioną, na gładszą, są spłycone zmarszczki, znikają niewielkie przebarwienia, albo też w zależności od tego, jaki kwas zastosujemy i jakie stężenie, znikają głębsze przebarwienia. Działamy na zaskórniki, działamy na rozszerzone pory, zmniejszamy trądzik, czasami też niwelujemy jakieś stany zapalne. Są też takie kwasy, które działają silnie nawilżająco, ale mamy też i takie kwasy, które są wspaniałymi antyoksydantami, dzięki czemu wymiatamy wolne rodniki i nasza skóra nieco wolniej się starzeje. No właśnie, to starzenie skóry, słuchajcie, prawda jest taka, że naprawdę, uwierzcie mi, jest bardzo mało ludzi na świecie, którzy mają idealną skórę. Ale taką idealną, że jak popatrzycie, to można powiedzieć, to jest skóra normalna, ona nie ma problemu z przetłuszczaniem, z zaskórnikami, z zaczerwienieniem, z rumieniem. No kompletnie z tą skórą nic się nie dzieje. Oczywiście zaczynają się w niej procesy starzenia, bo no nie ma na świecie takiego człowieka, u którego te procesy się nie zaczną w pewnym momencie, ale no takich skór idealnych jest naprawdę bardzo, ale to bardzo mało. I każdy z nas szuka dla siebie jakichś odpowiednich kosmetyków. Ja na początek zacznę od bardzo popularnych kwasów, a mianowicie kwasów owocowych AHA.
czyli alfa-hydroksykwasów. I zapewne większość z Was słyszała, gdzieś tam widziała taką nazwę drukowanymi literami AHA, czyli alfa-hydroksykwasy, zwane również kwasami owocowymi. Tutaj mamy szereg różnych kwasów dostosowanych na różne działania. Ja nie będę skupiać się na wszystkich, bo uwierzcie mi, jest ich naprawdę bardzo dużo. Ale powiem Wam dzisiaj o tych, które są najbardziej popularne i najczęściej znajdziecie w kosmetykach. I wśród tych właśnie kwasów AHA znajdziecie jeden, taki, który bardzo często gdzieś tam się przewija, a mianowicie kwas glikolowy. Kwas glikolowy to jest kwas, który jest bardzo charakterystyczny ze względu na swoją cząsteczkę i też na swoje działanie. On posiada małą cząsteczkę, przez co też lepiej penetruje naszą skórę, czyli dostaje się do jej wnętrza. Ale jest to kwas z tak zwanych drażniących. Oznacza to, że w zależności od tego, jakie zostanie zastosowane stężenie, ten kwas też ma pewne skutki uboczne, czyli może pojawić się rumień, może pojawić się pieczenie, może pojawić się swędzenie, czasami nawet pęcherzyki i w bardzo wysokich stężeniach może też dojść do martwicy. Niestety, to jest kwas, z którym należy uważać, jeśli rozmawiamy o zabiegach, ale producenci kosmetyków oczywiście wiedzą, w jakim stężeniu stosować taki kwas glikolowy. Najczęściej też na opakowaniach możecie zobaczyć, że on jest na przykład w stężeniu 5%, 10%, czasami 15%. I tutaj muszę też zaznaczyć bardzo ważną kwestię. Otóż, moi drodzy, nie tylko same stężenie liczy się w kosmetyku, jeśli chodzi o kwas, ale również pH naszej skóry, pH, w którym został połączony ten kwas. Dlatego też stężenia kwasów w zabiegach profesjonalnych są zupełnie inne niż stężenia kwasów w kosmetykach. Miejcie to na uwadze, bo to, że na przykład macie peeling The Ordinary 30% AHA plus BHA, zapewne większość z Was ten peeling doskonale zna, to nie oznacza, że jeżeli mamy tam 30% kwas glikolowy, załóżmy 30% kwas glikolowy, to on będzie działał tak samo jak profesjonalny 30% kwas glikolowy w zabiegu. To jest zupełnie inna sprawa. Tak jak mówię, tutaj jest kwestia pH skóry, tego jak preparat został przygotowany, co tam jest zrobione, jak przygotowana jest skóra, jest bardzo dużo czynników. My dzisiaj, tak jak mówię, skupiamy się na kwasach zastosowanych w kosmetykach, więc najczęściej ten kwas glikolowy występuje w takich stężeniach maksymalnie do 20%. Dlatego też możecie być spokojni, jeśli używacie ten kwas właśnie w kosmetykach, ale uwaga! To nie jest kwas dla każdego. To nie jest kwas, który sprawdzi się dobrze w przypadku skór wrażliwych, w przypadku skór alergicznych, atopowych, naczyniowych. Absolutnie nie. Właśnie też między innymi ze względu na skutki uboczne przy stosowaniu tego kwasu, czyli to, że jest on kwasem drażniącym, że może wystąpić rumień, to pieczenie, swędzenie, a jak sami wiecie, w przypadku skór wrażliwych, atopowych czy naczyniowych absolutnie nie jest to wskazane. Kwas glikolowy bardzo fajnie działa, też w zależności od swoich stężeń. Ma przede wszystkim działanie złuszczające, przeciwtrądzikowe. Jest to naprawdę bardzo fajny kwas i w przypadku innych typów skóry sprawdza się doskonale. Kolejny ciekawy kwas jest to kwas mlekowy. Muszę Wam tutaj powiedzieć, że jest to jeden z najbardziej śmierdzących kwasów. Jeśli miałyście kiedyś lub mieliście kiedyś styczność z tym kwasem na zabiegach w salonie kosmetycznym, to wiecie, jaki to jest zapach. Takiej śmierdzącej skarpety, sera. Naprawdę, uwierzcie mi, ciężko jest wysiedzieć z tym kwasem kilka dosłownie minut na twarz. Ale oczywiście w kosmetykach, takich pielęgnujących, kompletnie nie będziecie czuć zapachu tego kwasu. Natomiast kwas mlekowy jest kolejnym fajnym kwasem, który działa właśnie też złuszczająco, rozjaśniająco, na lekkie przebarwienia, pozbywamy się tych martwych komórek naszego naskórka. Kwas mlekowy jest bardzo fajnie oczyszcza, dezynfekuje, ujędrnia nawet naszą skórę, ale też normalizuje rogowacenie. Bardzo ciekawy kwas. Bardzo fajny, jeśli chodzi o kosmetyki i też możecie znaleźć w kosmetykach, że często łączy się na przykład kwas glikolowy z kwasem mlekowym.
Nieraz w kosmetykach możecie również znaleźć kwas winowy. Kwas winowy, który najskuteczniej działa w wysokim stężeniu, a mianowicie w stężeniu 20%. Ale to jest również bardzo fajny kwas, co prawda rzadziej producenci kosmetyków po niego sięgają, i kwas, który działa antyseptycznie, ale też, co jest bardzo ciekawe, potrafi zwężać pory skórne. A wiem, że często się z tym borykacie, też macie z tym problem, zwłaszcza osoby już w wieku dojrzałym lub też osoby posiadające skórę tłustą, grubą, mają ten problem z rozszerzonymi porami. I jeśli będziecie sięgać po kosmetyki, które zawierają w składzie kwas winowy, być może te pory będą się u Was zmniejszać. No i mamy kolejny ciekawy kwas, a mianowicie kwas migdałowy. Tak, to jest w ogóle, słuchajcie, jeden z moich ulubionych kwasów, ponieważ po pierwsze jest to kwas, który nie przynosi skutków drażniących, takich ubocznych, jak na przykład kwas glikolowy. On ma już zupełnie inną cząsteczkę. Jest to kwas, który też łagodniej penetruje naszą skórę, przez to, że ta cząsteczka jest większa, ale też te skutki uboczne są bardzo zminimalizowane. Oczywiście w zależności od tego, w jakim jest on stężeniu, na przykład złuszczanie naszego naskórka będzie delikatniejsze, łagodniejsze. Im wyższe, no to wtedy będzie wiadomo, bardziej widoczne to działanie, takie napięcie naszej skóry. Jeśli kiedykolwiek w ogóle skorzystaliście z kwasu migdałowego w salonie kosmetycznym, to też wiecie, że wiecie, jak to wygląda, że to złuszczanie jest takie bardzo mało widoczne. Natomiast kwas glikolowy jest świetnym kwasem, bo można go stosować przez cały rok. Nawet właśnie w okresie letnim, kiedy mamy podwyższone promieniowanie, i też jest takim kwasem, który mogą stosować osoby posiadające skórę naczyniową, wrażliwą. Tutaj tych skutków ubocznych nie będzie, on będzie naprawdę fajnie działał, przeciwzmarszczkowo, rozjaśniająco, wygładzająco, będzie złuszczał nam ten martwy naskórek i też można powiedzieć, że jest takim kwasem bardzo komfortowym, jeśli chodzi o stosowanie go w kosmetykach. I ostatni kwas, kwas pirogronowy, coraz częściej pojawia się w kosmetykach, coraz częściej producenci kosmetyków po niego sięgają i to też jest bardzo fajny kwas, ponieważ słuchajcie, ten kwas hamuje nadmiar sebum, pobudza kolagen i elastynę i jest również świetny w leczeniu trądziku. Czyli dla osób, które posiadają skórę problematyczną, trądzikową, a gdzieś te grudki na skórze się pojawiają, bardzo fajnie sprawdzi się kwas właśnie pirogronowy i też będzie fajną opcją dla osób, które mają produkcję, mają problem z nadprodukcją sebum, zwłaszcza w tej strefie T, czyli dla takich osób, które posiadają skórę mieszaną. No dobrze, to teraz idziemy dalej. Mamy też kwasy BHA, czyli drukowanymi literami BHA, nie mylić z substancją BHA, kwasy. Kwasy BHA i tutaj takim kwasem, z którego korzysta się oczywiście w kosmetyce, to jest kwas salicylowy. Kwas, który moim zdaniem jest troszeczkę niedoceniony, ale z drugiej strony też okryty taką złą sławą. Dlatego, że jeszcze kiedyś bardzo często kwas salicylowy mogliśmy spotkać w kosmetykach takich pielęgnacyjnych dla młodych skór, gdzie był on mieszany na przykład z alkoholem i te kosmetyki bardzo mocno wysuszały skórę, miały działać właśnie tak przeciwtrądzikowo, przeciw jakimś wypryskom, no i niekoniecznie dobrze dziś ten kwas nam się kojarzy. A słuchajcie, kwas salicylowy jest wspaniały, jeśli chodzi o działanie na naszą skórę. Co on takiego robi? Między innymi rozpuszcza się w tłuszczach i przez to też dobrze wnika do naszej skóry i jest kwasem antybakteryjnym. Świetnie sprawdzi się w przypadku skóry mieszanych, problematycznych, trądzikowych, tłustych. Naprawdę fantastyczny kwas i warto zwracać na niego uwagę w kosmetykach, po niego sięgać. To też nie jest kwas, który będzie miał takie działanie drażniące jak na przykład kwas glikolowy. On będzie delikatnie złuszczał naszą skórę. Czasem, w zależności od tego, jakie zostało zastosowane stężenie, to złuszczanie też będzie bardziej widoczne lub mniej widoczne. Ale słuchajcie, moim zdaniem to jest naprawdę ciekawy kwas. Jeśli nie lubicie kwasu glikolowego, pomyślcie o kwasie salicylowym. No i moi drodzy, teraz przechodzimy do kolejnej grupy kwasów, o której też ostatnio częściej się mówi, są to polihydroksykwasy, PHA.
co to takiego są za kwasy. Są to najnowszej generacji i najłagodniejsze kwasy, które działają bez skutków ubocznych. One mają większe cząsteczki, więc one też będą podobnie troszeczkę jak kwas migdałowy penetrowały naszą skórę. Ale słuchajcie, do polihydroksykwasów zaliczamy m.in. glukonolakton, kwas laktobionowy czy glukoheptonolakton. Są to kwasy, które najlepiej działają w stężeniach powyżej 5%. I są to też takie kwasy, które są wskazane we wszystkich typach skóry. Tak naprawdę każdy może z nich korzystać. Świetne działanie na naszą skórę. Warto sobie trochę więcej na temat tych polihydroksykwasów poczytać. A tak w ogóle przypominam Wam, że w opisie do dzisiejszego filmu oczywiście znajdziecie ciekawe linki. No dobrze, moi drodzy, to teraz przechodzimy do następnej grupy kwasów, czyli kwasów dikarboksylowych. I wśród nich mamy m.in. dwa takie popularne kwasy, czyli kwas bursztynowy i kwas azelainowy. O kwasie bursztynowym mówi się tak naprawdę bardzo mało i jest to też taki kwas, po który chyba sięga się naprawdę sporadycznie, a jest to kwas, który bardzo fajnie może wpływać na naszą skórę, chociaż myślę, że ostatnio przez to, że bardziej popularny stał się kwas azelainowy, ten bursztynowy troszeczkę tak odszedł w odstawkę, chociaż tak jak mówię, możecie bardzo rzadko, sporadycznie, ale spotkać go w kosmetykach. Natomiast kwas azelainowy to jest też kwas, o który ostatnio bardzo często pytacie, czy można z niego stosować, jak go stosować, z czym można go łączyć, jakie kosmetyki. Tak w ogóle dzisiaj robimy sobie taki wstęp, ale już kolejne filmy, w kolejnych filmach będę Wam opowiadać o fajnych kosmetykach, od których w ogóle warto zacząć pielęgnację, jeśli chodzi o kwasy, które ja Wam polecam. No i oczywiście znajdą się tam różne rodzaje kosmetyków, w tym także kwas azelainowy, o który tak ostatnio często mnie pytacie. No ale dobrze, kwas azelainowy. Jest to kwas, który efektywnie rozjaśnia skórę, działa na trądzik i działa przeciwzaskórnikowo. Jest to też kwas, który mogą stosować tak naprawdę wszystkie rodzaje skór. I tak naprawdę na zakończenie tego dzisiejszego filmu odnośnie całych tych grup kwasów jeszcze dwa. Kwas ferulowy i kwas kojowy. Wspaniałe antyoksydanty. Zacznijmy sobie może od kwasu ferulowego, który też jest ostatnio bardzo, ale to bardzo popularny. Kwas ferulowy, moi drodzy, jest to silny antyoksydant, który przenika przez skórę, niweluje rumień, działa przeciwzapalnie, ale też działa przeciw przebarwieniom. I jest to taki kwas, który właśnie wskazany jest do stosowania w momencie, kiedy macie jakieś przebarwienia na waszej skórze, ale też, jak usłyszeliście przed chwilą, on niweluje stany zapalne i niweluje rumień, czyli mogą go stosować osoby, które gdzieś tam mają problem, na przykład z naczynkami, oczywiście też w zależności od tego, jakie tam są stężenia, zawsze pamiętajcie, żeby czytać opisy producentów i sprawdzać, czy jest napisane na opakowaniu, do jakiego typu skóry jest dany kosmetyk z kwasami. To jest bardzo, ale to bardzo ważne. Jeśli nie ma takiej informacji, a wy sami nie wiecie, do jakiej skóry jest ten kosmetyk przeznaczony, lub też jakie są przeciwwskazania, bo czasami producenci podają takie przeciwwskazania, nie bierzcie, bo możecie sobie zrobić krzywdę. Kwas ferulowy, fantastyczna sprawa. Naprawdę gorąco Wam polecam kosmetyki, które zawierają kwas ferulowy, ale również zabiegi z kwasem ferulowym. Coś wspaniałego dla skóry, też wygląda ona przepięknie i w ogóle zabiegi z kwasem ferulowym przed jakimś wielkim wyjściem, jak to się mówi, przed jakąś imprezą, przed, nie wiem, weselem, przed jakimiś urodzinami, a kiedy zrobicie sobie taki zabieg z tym kwasem, zobaczcie, jaki piękny blask zyska Wasza skóra. Świetny antyoksydant działający przeciwzmarszczkowo, przeciwrodnikowo, gorąco Wam polecam. A kwas kojowy. Kwas kojowy jest kwasem, który można tak naprawdę wprowadzić do Waszej pielęgnacji w momencie, kiedy walczycie z przebarwieniami i widzicie, że wcześniejsze kwasy, o których Wam powiedziałam, kwasy AHA, BHA i tak dalej, nie dają rady. Dalej macie przebarwienia na skórze i chcecie coś więcej w tym kierunku zdziałać. Wtedy kwas kojowy, niezastąpiony, słuchajcie. Poza tym kwas kojowy jest też świetnym kwasem polecanym dla skór dojrzałych. Bardzo fajnie na nie wpływa. No dobrze, to teraz podsumujmy sobie dzisiejszy film. Jakie kwasy do jakich typów skór? Uwaga, skóra tłusta, mieszana, trądzikowa.
bardzo dobrze sprawdzi się kwas migdałowy, mlekowy, glikolowy, salicylowy, winowy, pirogronowy i azelainowy. Lecimy dalej. Kwas, skóra naczyniowa i wrażliwa. Kwas migdałowy, azelainowy, laktobionowy i kwas hialuronowy. Pewnie teraz zastanawiacie się, co ten kwas hialuronowy tutaj robi. O tym też będziemy rozmawiać. Lecimy dalej. Skóra sucha, moi drodzy. Migdałowy, laktobionowy, ferulowy, glukonolakton i kwas hialuronowy. Skóra dojrzała. Ferulowy, azelainowy, kojowy, laktobionowy, glukonolakton i kwas hialuronowy. Przebarwienia. Kwasy AHA, BHA, a kiedy już kompletnie nie dają rady, wtedy kwas kojowy i ferulowy. No i jeszcze ostatnia taka grupa, czyli trądzik różowaty, kwas laktobionowy i kwas azelaino. Moi drodzy, to będzie tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy film i taki wstęp do kwasów. Już widzę, że tutaj pomału słoneczko zaczyna się na mnie przesuwać. O, więc czas najwyższy kończyć ten przydługi film, ale mam nadzieję, że wyjaśniłam Wam dzisiaj co i jak, jeśli chodzi o kwasy. Macie podział, wiecie teraz już, jakie kwasy do jakich typów skóry, jakich kwasów szukać w kosmetykach i zróbcie sobie właśnie taką listę, screeny, wypiszcie sobie co i jak i działajcie. A w następnym filmiku z serii o kwasami dowiecie się już czegoś innego, ale na razie Wam nie zdradzę czego. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło. Pa!